Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj czas na skamieniałego bizona. Co to za nóż? Petrified Fish Bizon. Zapraszam. Tak się prezentuje nasz bizonik ze stali nierdzewnej 14C28N. Na początek słów kilka. Nie przepadam ogólnie za nożami bez rękojeści. W sensie mamy tu rękojeść, ale nie ma żadnych okładek. Dlaczego? Bo są strasznie cieniuśkie. No bo ta blaszka ma tam ze 4 mm i dla mnie na przykład w dłoni on jest niewygodny, bo ja nie mam jakiegoś takiego dobrego chwytu w tym nożu. No z drugiej strony, okej, to jest neck, więc wiadomo też, że nie będę nim nie wiadomo czego robił, ale wciąż. Jak widzieliście recenzję Bookera Ilvi, tamten chwyt jest fantastyczny. Tak niestety tutaj nie. Jednak noże typu skeleton, że szkielet, bo to jakby sam szkielet noża, czy coś takiego. One do mnie trochę nie trafiają właśnie ze względu na to, że nóż jest tak gruby jak blacha, z której jest zrobiona. Jaki cytat. I mam właśnie problem z tymi nożami, że fajne są, cieniuśkie, tutaj teges, elegancko. Można właśnie ten nóż, tym bardziej jak sobie odepniemy łańcuszek, to można by go... Tam jeszcze dodatkowo właśnie jest ta opcja z montażem, z takim zaczepem, więc to jakby też taka właśnie opcja do przenoszenia go po prostu w kieszeni. Ale ja mam problem właśnie z chwytem w tych nożach, że on nie jest dla mnie w pełni wygodny. Jako neck będzie sprawdzał się na pewno fajnie, chociażby przez tą niską wagę, no bo jednak nie ma okładek, więc nie ma tam tych dodatkowych kilku gramów. Ale jednak gdzieś tam ta funkcjonalność ze względu na pełny jakiś taki chwyt tego noża dla mnie jest troszeczkę na minus. Ale to gdzieś tam moje zdanie, jakiś tam mój gust, wiadomo, że nie musicie się wcale z tym zgadzać. Ogólnie sama rękojeść jest dosyć długa, więc te cztery palce mają fajnie sporo miejsca. Ja sobie dałem na łańcuszku, ma dwie jeszcze opcje, właśnie z takim zaczepem zwykłym. Tu możecie go zaczepić czy o pasek, czy właśnie nosić nóż w kieszeni i tym zaczepem właśnie go sobie zaczepić o kieszeń. Albo dodatkowo jest kydex, czyli wtedy już typowo na pasku, czy tam, nie wiem, o plecach możecie go sobie równie dobrze zaczepić, czy coś. Sam nóż występuje w dwóch wersjach, no, kolorystycznych, powiedzmy. Jedna to zwykły stonewash, a druga to, tak jak ta, szary stonewash, czyli prawdopodobnie wcześniej był trawiony, a potem dodatkowo wrzucony w kąpiel z kamieni, czyli stonewash. Dobra, tyle mojego ględzenia. Zobaczmy sobie, jak to pracuje. Może zmienię zdanie co do tego chwytu takich noży. Dobra, lecimy. Najpierw standardowo test ostrości. Jezu, jeszcze po asice mi się... No... Nie, dobra. Jest ok. Jest ok. Goli całkiem przyjemnie, jak widać. Dobra, jak to wchodzi w kartuny? Urwijmy sobie jakiś... O, taki kawałek na początek. Ej, wiecie co? Nawet nie ma tragedii, jak się go trzyma. Najpierw miałem takie, że a kurde, jak to trzymać, ale w sumie jak już go trzymam i nim pracuję, czyli jednak trzymanie po prostu, a trzymanie w pracy to jest jednak dosyć istotna kwestia. I tak jak wcześniejsze to trzymanie takie, a tak nie wiem jak, tak teraz ostatecznie jak go trzymam i coś nim robię, to w sumie całkiem nieźle. Oj. Nie, dobra. Coś tam się przyciął wcześniej, ale nie, fajnie wchodzi w karton. No. Ej, naprawdę fajnie idzie. O, no. Proszę współpracować. Widzicie, ma takie momenty, że gdzieś tam troszeczkę szarpnie, a już za chwilę idzie normalnie, więc... Łukasz nie umie ciąć kartonów. Dobra, kolejny.
Nie, no fajnie idzie. Zobaczcie, jak ładnie chlasta ten kartonik tu. Naprawdę fajnie. I też fajnie, że jest zrobiony z nierdzewki, tak? Tak jak mieliście tamtego Bykera Ilvi, tak dla porównania, tam była D2, tu mamy nierdzewkę, więc też fajnie, bo na D2 już trzeba troszeczkę uważać, chociaż mi nigdy nie zardzewiała, ale z tego co widzę gdzieś tam opinie na necie, że o D2, bo tam K110, bo to rdzewieje, coś tam, nie wiem, mi nigdy nie zardzewiała. A tutaj mamy w takim razie fajną taką kontrę noża z nierdzewki. I to też nie byle jakie, bo 14C28N jest fajną akurat stalą, fajną nierdzewką. Był taką budżetową, ale taką naprawdę już przyjemną, jako nierdzewka. Więc fajnie, bo to i do żywności już lepiej. Znaczy D2 też można, ale tylko tam już trzeba przecierać, tam uważać sobie. A jednak nierdzewka to nierdzewka, nie? Wiadomo, że nie będzie miał takiej agresji cięcia jak D2, ale już tak przyjemnie. W ogóle też fajny jest ten jimping jeszcze tutaj, z tyłu. Bo też ten mały palec ma takie dodatkowe podparcie, więc też jakaś tam mniejsza szansa, że gdzieś wam ta ręka zjedzie, tylko jak się mały palec zaczepi, ta reszta się o niego opiera i jest przyjemnie. Tnie, jak widzicie, całkiem fajnie. Zdecydowanie lepiej niż Asika z poprzedniej recki, co jest dziwne, bo tam mieliśmy cieńszą głownię i tam był pełny płaski, tutaj mamy w zasadzie niepełny płaski. Aż jestem w szoku. Może kwestia samego wyostrzenia. No i tyle co, pochwalił i już poszło. O nie, no teraz mi idzie. Zobaczmy sobie właśnie takie jeszcze. Nie, już mi tak już, no pochwaliłem go. Nie, dobra, nie ma tragedii. Petrified Fish Bison. Warto zaznaczyć, że to też budżetowy neck. Bo ona obecną chwilą tam kosztuje chyba coś lekko ponad 200 zł. Jeśli szukacie czegoś do noszenia, na przykład na szyi, bo jednak te trzy rodzaje sposobu noszenia to spoko opcja. Jeżeli szukacie czegoś na szyję z nierdzewki, to uważam, że Bizon będzie fajną opcją, tym bardziej z dosyć długim chwytem. Tu mogę go śmiało naprawdę polecić, bo robi mimo wszystko dobre wrażenie i zmieniam zdanie co do jednak noży typu skeleton. Jednak nosi się je, znaczy nosi, używa się ich przyjemnie. Myślę, że u mnie zostanie, a jak nie, to pewnie żona mi go ukradnie. To tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego Bizona. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też tam na wszystkie social media i jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!